Dzień dobry rodzice, dzień dobry dzieciaki. Witam Was w szczególnym odcinku poświęconym szczególnej okazji, Dniu Matki, który wydarzy się za kilka dni. Dlatego bardzo grzecznie proszę, by wszystkie mamy zechciały opuścić pomieszczenie z odbiornikiem. Zostają tatusiowie, babcie, dziadkowie, chociaż babcie może niekoniecznie, gdyż też są mamami. Może bracia, siostry, kuzyni, kuzynki, kot, pies, papuga, chomik, a może rybki w akwarium, które głosu nie mają i nic nie zdradzą. Chociaż, kto wie, może niektóre mamy będą chciały zostać, by wykonać prezent dla własnej mamy. Poza tym myślę, że ucieszą się, kiedy zobaczą, że poświęcacie ten czas właśnie im. Za chwileczkę przedstawię wszystkie materiały, tymczasem najpierw o czym jest odcinek, jaki jest jego tytuł. Zmyślone kwiatki z okazji Dnia Matki. Dlaczego zmyślone? Ano dlatego, że sama je sobie wymyśliłam, starałam się naśladować naturę, jakby całą moją życiową obserwację i powstał bardzo prosty pomysł. Oczywiście natura jest idealna, dlatego ciężko ją idealnie naśladować. Za chwilę zobaczymy się. Co potrzebujemy do wykonania naszych kwiatów? Gazety, ręczniki papierowe. Ja użyłam szarego i białego. Papier śniadaniowy. Różne takie fiseliny. Ewentualnie może posiadacie jakieś bibuły w domu. Może jakieś ozdobne papiery. Też można ich użyć. Można użyć też zadrukowanych kartek z drukarki. Najlepiej jednak, by papier nie był za gruby. Chociaż można użyć też rolki papieru toaletowego. Ona jest akurat trochę grubsza. Używamy także wykałaczek, kleju, nożyczek, pomocniczo taśmy papierowej. I jeśli ktoś zechce zrobić więcej niż jednego kwiatka, umieścić go na przykład w wazoniku, to możemy pomalować białą farbą słoik. To jest moja biała farba, taki grunt. Wtedy używamy oczywiście palety do rozmieszania farby, używamy wody, słoika, pędzla. Używamy także, możemy użyć doniczki i ziemi i tutaj poutykać nasze kwiatki. Dlaczego takie materiały? Ponieważ skoro jest to prezent dla Waszej mamy, to chodzi o to, żeby rodzice specjalnie nie musieli wydawać na niego pieniędzy. To ma być niespodzianka zrobiona jakby z ogromu Waszego serca. Przedstawię Wam teraz proces powstawania kwiatka z ręcznika papierowego, będzie najprostszy. Tutaj z szarego. Składamy go na pół. Jeszcze raz, tak jakby prawie na pół, tak aby tu powstał cieńszy margines. Teraz wzdłuż. I tam, gdzie jest najgrubsze zagięcie, tniemy nożyczkami w paseczki. W taki sposób, żeby powstała taka firanka. Nakładamy klej w miejscu właśnie tego marginesu i trochę na zgięcie i zawijamy na wykałaczce. Najpierw wąziuteńko. Później trochę trzeba już marszczyć papier. Można też obniżyć pułap, tak aby nasz kwiatek się trochę wypiętrzył, ale nie trzeba, to wtedy powstanie on taki gęściutki.
tak szybko powstał ręcznikowy kwiatek. Tutaj tak trochę trzeba wymymlać palcami lub tak, żeby umocnić jego strukturę. Jak możemy zrobić listko? Bierzemy kawałek papierka. Używamy kleju tutaj na brzeszku. Tutaj. Zaczepiamy na wykałaczkę. Trochę trzymamy. Ciut owijamy. I teraz docinamy kształt listka. I mamy gotowy kwiatek. Nie pachnie. Możecie oczywiście wykonać kwiatek także z gazety i z tego papieru śniadaniowego. Na przykład również pomieszać. Najpierw owinąć wykałaczkę gazetą, później papierem śniadaniowym. W przypadku gazety i papieru nie składałam nic na pół, po prostu mam gładką, ostrą kartkę i tak wyszedł mi ten kwiatek. Poprzednie na przykład były takie. Również możemy użyć rolki papieru toaletowego, naszego słynnego, wykorzystanego już w łące. Rozcinamy go właśnie w ten sam sposób, tylko ucinamy końcówkę tutaj. I mocno, mocno zawijamy na wykałaczce. Trzeba bardzo dociskać palcami, ponieważ on jest sztywny. Można też przeciąć papier na pół i wypiętrzyć ten kwiatek. Czyli jedną warstwę dodać wyżej, drugą niżej. Ten akurat jest prosty. Natomiast tutaj mam taki wypiętrzony. Wzmocniłam dodatkowo go żółtą taśmą papierową, żeby nic się nie poprzesuwało, bo naprawdę trochę ciężko go było tutaj umieścić. To wszystko. Zaraz przejdziemy do wykonania naszego wazoniku. Hej, to znowu ja. O czymś Wam nie powiedziałam. W kwiatku możemy zrobić takie wywinięte końcóweczki, tak jak Wasze mamy zapewne nieraz owijając jakieś prezenty, wywijały wstążki. Dobrze. Natomiast wykonanie wazonika wygląda tak, że białą farbę rozcieńczamy dość mocno wodą, tak aby była ona płynna. I tutaj malujemy dno słoika, by było estetycznie. Natomiast przy brzegach dość mocno dociskamy końcówką pędzla z farbą, tak by ta farba zaczęła ściekać. Trzeba naprawdę dość dużo tej farby nałożyć, bo inaczej nie zacznie ściekać i będziemy się denerwować. Już ścieka u mnie i wazonik robi się sam. Dobrze. To jest efekt mojej wcześniejszej pracy. Też słoik z zaciekami oraz wykonane kwiatki. Inna wersja zadania. Doniczka z ziemią. Tym razem bukiet doniczkowy. Jeśli macie jakieś zaskórniaki, jakieś kieszonkowe, czy jakkolwiek by to nazwać, pieniądze, możecie kupić małego kwiatka, który będzie niedrogi i po prostu wykonać tylko jednego kwiatka i zatknąć go w doniczce. To wszystko na ten moment.
Jeszcze powiem, że bardzo fajnie się komponuje ta zieleń i biel. To wszystko. Pozdrawiam wszystkie mamy. Bądźcie szczęśliwe, szczególnie w dniu swojego święta, ale nie tylko. Pozdrawiam także swoją mamę. Pa! Do zobaczenia.